Chciałbym przeczytać psalm setny, psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio. Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Wykrzykuj Panu cała ziemio i przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Kochani, przyszliśmy tutaj, aby zgromadzić się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby oddać Mu cześć. No i jak przekraczamy ten próg tutaj, to powinniśmy przyjść z weselem. Aminy mówią coś innego. Kochani, miejmy ten czas. Przyszliśmy naprawdę do Boga. Boga, który może wszystko rozwiązać, który może nam dać wszystko, przede wszystkim radość i pokój. Będziemy dzisiaj więcej mówić na temat radości i pokoju. Kochani, wzywa nas do tego psalmista, abyśmy przychodzili z weselem. Miejmy naprawdę dobry, wesoły czas. Zostawmy te zmartwienia, te troski, a właściwie inaczej. Sam Pan Jezus mówi, złóżcie na mnie te troski, zmartwienia. Jeżeli On sam prosi i sam się prosi o te problemy, no to posłuchajmy Go. Posłuchajmy Go, żeby wziąć te troski i problemy właśnie na Niego złożyć. No On sam chce. Normalnie człowiek, no co się będzie jeszcze pchał w jakieś czyjeś problemy, ale Pan Jezus to jest taki wyjątkowy człowiek. Bo jest i człowiekiem, i Bogiem. Więc mówi, złóżcie te troski. Na naszej tablicy tutaj jest też, że wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i spracowani, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. Jesteście zmartwieni, obciążeni, przyjdźcie do Jezusa, a On da ukojenie. Czyli poddajmy się pod to, mówi, z weselem, złóżcie troski. Pamiętajmy, że mamy Jezusa Chrystusa, który chce wziąć nam nasze te troski, ponieść, a my, żebyśmy mieli radość i pokój. Więc miejmy ten dobry czas, czas uwielbienia, dziękowania Mu za to właśnie, że ma taki pomysł. Śpiewajmy Jemu właśnie na chwałę. Módlmy się, dziękując Mu za to, co On dla nas uczynił. Boże Ojcze Wszechmogący, Tobie chwałę oddajemy. Dziękujemy Ci za ten czas, za to zgromadzenie. Panie, wybacz, że niejednokrotnie przychodzimy, tak jakby to było kolejna rzecz do zrobienia i zapominamy, że przychodzimy przed Twoje oblicze, że przecież mamy przyjść z radością i oddawać Tobie cześć i chwałę, z weselem, bo Ty jesteś największym, najwspanialszym Bogiem. Nie mamy drżeć przed Tobą i bać się tutaj przychodzić, no chyba, że w naszym życiu jest grzech, ale Ty, Panie, chcesz przyjąć nas z miłością, a bojaźń przed Tobą to przestrzeganie wszystkich przykazań i poddawanie się im. Panie, powierzamy Ci ten czas. Wejrzyj nasze serca, napełnij nas swoim Duchem Świętym, aby ten czas był naprawdę Tobie na chwałę. Amen. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się, skąd jesteś. W ten sposób i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.